Zasada działania trału polega na tym, że bijaki przymocowane za pomocą łańcucha do obrotowego walca uderzają w glebę, penetrując ją na głębokość do 25 cm, co powoduje aktywację umieszczonego w glebie ładunku bądź też jego rozbicie. Jeśli trał natrafi na ładunek wybuchowy, dzięki zastosowaniu wymiennych elementów jest błyskawicznie przywracany na miejscu do pracy. Ale jeśli natrafi na ładunek zbyt duży i ulegnie znacznemu uszkodzeniu, to i tak lepiej, niż miałby życie stracić żołnierz lub inna osoba. Siły powietrzne stale podnoszą poziom wyszkolenia pilotów i obsługi naziemnej, czego wymaga coraz bardziej technologicznie zaawansowany sprzęt. Jednym z elementów modernizacji sił powietrznych był zakup wielozadaniowych samolotów F-16 Block 52+, Jastrząb. Jeśli jakiejkolwiek konstrukcji lotniczej moglibyśmy powiedzieć, że na etapie swojego rozwoju jest konstrukcją doskonałą, idealną, na pewno to możemy powiedzieć zdecydowanie o samolocie F-16 wersji Block 52+. Ten samolot na przestrzeni lat został tak zmodyfikowany i tak rozbudowany w nowoczesne systemy, że w pełni spełnia swoją rolę jako rasowy samolot wielozadaniowy. Patrząc na ten samolot, patrzymy z zewnątrz na obudowę i zasilacz wielkiego, ogromnego, latającego komputera o wielkich możliwościach. Ten samolot przenosi najnowocześniejsze uzbrojenie, zarówno powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia, bomby kierowane laserowo, bądź bomby kierowane za pomocą systemu GPS. Tajemnicą zalet F-16 jest jego interoperacyjność, jest jego uzbrojenie i całym sekretem jest to, co siedzi w środku, czyli cała elektronika, awionika, bardzo dobry radar, a ponadto system wymiany danych bezprzewodowy, który pozwala na wymianę danych zarówno pomiędzy samolotami, jak i centrami dowodzenia, danych o celach, o paliwie, o uzbrojeniu samolotów. Lotnictwo posiada także samoloty myśliwskie MiG-29, które nie tylko strzegą polskiego nieba, ale także w ramach programu Air Policing wchodzą w skład polskiego kontyngentu wojskowego Orlik 3. Zadaniem kontyngentu jest patrolowanie przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Yeah.
Marynarka wojenna ochrania polskie wybrzeże, wody terytorialne oraz obszar zainteresowania państwa o łącznej powierzchni ponad 172 tysięcy km kwadratowych. Do zadań marynarki należy też utrzymywanie ciągłości ratownictwa morskiego w polskiej strefie odpowiedzialności SAR oraz wydzielanie sił okrętowych i lotnictwa morskiego do wielonarodowego zgrupowania morskich sił reagowania NATO. W styczniu 2010 roku polska marynarka wojenna objęła dowodzenie stałym zespołem sił obrony przeciwminowej NATO. Głównym zadaniem stałego zespołu obrony przeciwminowej Europy Północnej jest zapewnienie NATO permanentnej możliwości obrony przed zagrożeniem minowym w rejonie Bałtyku, cieśnin duńskich, Morza Północnego, jak również wschodniej części Oceanu Atlantyckiego. Jesteśmy swojego rodzaju tarczą przeciwminową Europy Północnej. Do zespołu wydzielony został jako okręt dowodzenia ORP kontradmirał Ksawery Czernicki. Nowoczesny, wielozadaniowy okręt spełniający wszystkie wymagania NATO oraz światowe standardy dla jednostek pływających. ORP kontradmirał Ksawery Czernicki może operować na dowolnym akwenie naszego globu jako okręt dowodzenia, a także jednostka wsparcia logistycznego. ORP kontradmirał Ksawery Czernicki jest jednym z najnowocześniejszych okrętów Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej. Posiada on na swoim wyposażeniu bardzo nowoczesny czernicki, jest jednym z najnowocześniejszych okrętów Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej. Posiada on na swoim wyposażeniu bardzo nowoczesny sprzęt łączności, niezbędny do zabezpieczenia dowodzenia podległymi siłami oraz sprzęt logistyczny pozwalający na zabezpieczenie jednostek w zespole w paliwo, wodę oraz inny niezbędny sprzęt. Sprawna i nowoczesna armia zapewnia nie tylko bezpieczeństwo terytorium państwa i jego obywateli, ale także pomaga budować silną pozycję na arenie międzynarodowej. Modernizacja wyposażenia Wojska Polskiego ma ponadto dwa niezwykle istotne aspekty. Po pierwsze, oznacza większą skuteczność operacji prowadzonych przez Wojsko Polskie. Po wtóre, poprawia indywidualne bezpieczeństwo każdego żołnierza biorącego udział w tych operacjach, tak w kraju, jak i za granicą.